No właśnie. Musimy to sobie wszystko wyjaśnić, dlatego że niedobrze się dzieje tam na tej szkolnej. Ja wiem, że wszystko jest na tych zasadach, że siedzicie sobie w domach, oglądacie filmy, komentujecie, ale niestety nie wiecie, co się tam dzieje. Tam nie jest najlepiej. Ciągle oni mają kłopoty, ciągle mają różnego rodzaju historie, a kto u nich nie był, to nie wie, jak to wszystko wygląda i w jakich warunkach oni żyją. I tylko proszę was, nie piszcie, kurwa, a jesteś głupi chuj, że im pomagasz, że pieniądze, że to, że tamto. Ja o tym, kurwa, dobrze wiem, ale ja tam byłem i zobaczyłem to wszystko. Sam też nie mam, kurwa, dużo kasy, ale postanowiłem, mówię, kurwa, no pomogę im trochę. Widzę, że oni, powiedzmy szczerze, oni do roboty się nie nadają absolutnie żadnej. Nie nadają się, dlatego że ktokolwiek by ich nie zatrudnił, to pożytku z nich nie będzie miał. To trzeba by było, kurwa, stać przy jednym i przy drugim cały dzień i pilnować. Bo na pewno sądzę, że jakby dostali jakąś robotę po godzinie, coś by spierdolili. To nawet nie ma o czym mówić. No to taki wstęp, ale to nie chodzi o to. Bo Kononowiczem to ja się tak interesowałem, to znaczy interesowałem, oglądałem go od czasów Czeczetkowicza i później cały czas, on później tam zginął na jakiś czas, później znowu się pokazał, znowu tam ktoś go nagrywał. I ten facet się przyzwyczaił do tego, że nie będzie chodził do pracy. Dawniej to jeszcze pewnie żył tam z tych zasiłków, z renty mamy, z renty brata. Nie wiem, czy on coś ma, chyba nie ma, ale to nieważne. I tak to wygląda. I się przyzwyczaił do tego, żeby go nagrywać. Czeczetkowicz mu powiedział, że będzie prezydentem. On sobie to wziął na poważnie. Mało tego. Najważniejsze jest to, że on to Biuro Interwencji Obywatelskiej, to on ma zarejestrowane i bierze na to faktury, rozumiecie? Kurczę, to działa. No i on tam sobie się do tego przyzwyczaił. Jedni go filmowali tak, drudzy tak. No i chyba tak gdzieś od 2 lat ten Meksyko tam weszedł i go filmował. Nie wiem już tam od ilu lat, ale weszedł i go filmował. No i później się zjawił major tam na tej szkolnej. I tak to się wszystko zaczyna. No ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć jedno, że jak ja tam pojechałem do nich w tamtym roku, to już niedługo będzie pół roku i zobaczyłem, poznałem ich, zobaczyłem, jak mieszkają, co robią, jak wygląda ich dzień, to się, kurwa, załamałem. No, oni tam się znajdują. Zresztą cały ten region Białegostoku to są całkiem inni ludzie. To od tego trzeba zacząć, że my, którzy tam nie mieszkamy, nie wiemy, jaką oni mają mentalność i kim są. To są bardzo dobrzy ludzie, bardzo szczerzy, do bólu. Nie owijają w bawełnę, mówią, jak jest, kurwa, i mało tego jeszcze są uczciwi, chociaż nie wszyscy, no ale tak jest, całkiem inni ludzie, to się takich rzeczy się nie spotyka. I co się dzieje? Dzieje się to, że mówię, no kurwa mać, no przyjechałem, tam zrobiłem sobie zdjęcia, pogadałem z nimi i tak dalej, ale mówię, no kurwa, no tak przyjechałem jak do cyrku, no zobaczyłem małpy i co, i wracam, tak? No i mówię, no panowie, no co tam, jakie potrzeby, bo tam ludzie im paczki przysyłają, jedzenie, picie i tak dalej. Jakie tam macie potrzeby, co byście to? No to zaraz była cała lista potrzeb, niezapłacony prąd, niezapłacona woda, niezapłacone telefony, niezapłacone to, niezapłacone tamto. Wtedy te streamy zaczęto nagrywać, major już zobaczył, że można z tego jakieś pieniądze zarobić. No to sobie mówię tak, no dobra panowie, to podtrzymamy tutaj kontakt tak dosyć bliżej, ja wam spróbuję coś pomóc, wy... Tylko był jeden warunek, ja wam pomagam, ale wy musicie jakoś się ogarnąć, no ogarnąć się, coś musicie zrobić z sobą, bo to tak być nie może. Ja wam troszkę pomogę, ludzie wam pewnie pomogą, ale wy się ogarnujecie i ruszacie. Na początku
tak powiem, mówię, ogarnujecie sobie wokół siebie porządki, dom, obejście, piesek, samochód i tak dalej. Jak już to opanujemy i to będziemy mieli poza sobą, te wszystkie opłaty, te wszystkie rzeczy, jak już będziecie na prostej, to wtedy możemy sobie ze sobą zacząć robić. No. Przywiozłem im tam komputer jeden, później laptopa im przywiozłem, później pojechaliśmy, założyłem im telefony na firmę, założyłem, dałem majorowi internet bez limitu, żeby sobie mógł tam wrzucać, bo ciągle miał ograniczenia na tym internecie. No i mówię, bawcie się tym na razie, tylko że nie na poważnie. Nie wchodźcie w ten temat poważnie, bo się kurwa zawiniecie nie wiadomo kiedy. No i to tak wyglądało, że od tego pół roku to ich praktycznie odwiedzałem bardzo często i całą tą sytuację ich znam na pamięć. Oni ciągle do mnie dzwonią, mam po 30, po 40 telefonów dziennie ze wszystkimi sprawami i tak dalej. Major może nie, bo major to jest taki bardziej pojętny i wie, że nie można tak dzwonić, ale Kononowicz potrafi odpierdolić 30-40 połączeń dziennie, w tym kurde ze 40 nieodebranych, no. Dzwoni po prostu cały czas. Także całe to ich życie na bieżąco przez te pół roku monitorowałem, nawet starałem się wozić ich tam, gdzie chcą. Kupiłem im ten nieszczęsny węgiel raz te 350 kilo, później całe pół tony, no bo kurwa, tam jest zimno, no i oni kurwa nie mieli na czym ugotować i tak dalej. Ja wiem, że kurwa każdy powie do roboty, niech się kurwa wezmą i coś zarobią i tak dalej, no ale kurwa, oni po prostu nie zarobią, no bo nie mają jak zarobić, no nie mają, kurwa, no rozumiecie, no wy, każdy z was siedzi kurwa sobie w ciepłym mieszkanku, ma jakąś pensyjkę albo na utrzymaniu rodziców i kurwa ogląda sobie te filmiki, haha się kurwa dzwoni, robi jakieś różne dziwne rzeczy, kurwa, ale nie zastanawia się nad tym, że tam jest, kurwa, bieda, no, bieda. Kto nie zna biedy, to w życiu jej, kurwa, nie pozna. Ja znam biedę, zaznałem biedy i wiem, co to jest bieda, co to nie jest nie mieć, kurwa, co do gara włożyć i mało tego, kurwa, najgorsze jest to, że wiem, co to jest, jak się nie ma możliwości, żeby to zmienić, no, a tam, kurwa, możliwości nie ma jeszcze. Jeszcze w ich czasie, jeszcze w ich sytuacji, to nie ma żadnej możliwości, bo po prostu, kurwa, trudno im znaleźć robotę, no. I tak się to zaczęło, no ja nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wam zdawać całą relację, czy chcecie, kurwa, wiedzieć, co się dzieje, jak oni reagują na wasze telefony, co robicie, ja wam mogę wszystko, ja po prostu działam, nie dlatego, że mam taką mentalność, tylko działam po prostu po to, że chciałem, kurwa, zobaczyć, jak oni żyją i chciałem się dowiedzieć, czy rzeczywiście nie dadzą sobie sami rady i jak to wygląda i czy da się im pomóc. I czy ktoś im może pomóc, czy nie. No, ja tam, jak chcecie, no piszcie, to ja wam tam kilka takich odcinków nagram, bo mam dużo do powiedzenia na ten temat. Nie chcę się tu mądrować i jakiś test, kurwa, wykładać, tylko po prostu chcę wam pokazać, jak wygląda szkolna naprawdę. To jest tak jak z filmem, kurwa, z komedią. Śmiejecie się, jest wszystko fajnie i tak dalej, ale kulis nikt nie zna. No. Te kulisy wcale nie są takie śmieszne i czasami zdarzają się, kurwa, tacy ludzie, którzy im tak dokuczają, prowokują jakieś, kurwa, sytuacje telefonicznie, podpuszczają ich, oni się kłócą, kurwa, robią jakieś dziwne ruchy i tak to wygląda. No ja wam mogę to wszystko streścić, powiedzieć, kurwa, żebyście coś wiedzieli i tak dalej. Jak chcecie ich dalej oglądać, bo jak nie, to, kurwa, wyłączę im te telefony, wyłączę to wszystko w pizdziec. I niech tak dalej będzie, że będą nagrywać, kiedy będą mieli pieniądze, kiedy im tam ktoś zapłaci rachunek i już. Także to trzeba z rozsądkiem. I tak to wygląda. Sprawa tutaj się rozbija
przede wszystkim o pieniądze. To jest jakiś sposób na łatwe zarobienie pieniędzy. Panowie to odkryli i za wszelką cenę muszą zarobić pieniądze. Zawsze major powtarza, że taka praca to też praca i że on pracuje i tak dalej i z reguły to ma rację, ale wszystko się rozbija o kasę. No i odkąd tam Meksyko nagrywał, tak tam żeście widzieli, to jakoś im to szło, no tam nie zarabiali, później weszły te streamy w modę, to zaczęli nad tym myśleć, ale do czasu, kiedy nie weszły te streamy w modę, to oni sobie tam siedzieli, piwkowali, nagrywali, robili jakieś dziwne rzeczy i to wszystko się jakoś układało. No. Później z tych kanałów niby ten Meksyko się nie rozliczył. Nie wiem do tej pory, jak to jest, dlatego że nawet w to nie wnikałem, bo tam jest kilka wersji. Krzysiek ma swoją wersję, major ma swoją wersję, Meksyko ma swoją wersję, to długo by tam grzebać i szukać, żeby to jakoś dojść do ładu. Ja nie myślę, że tam Meksyko ich tak dużo nie oszwabił. No, dzielił się z nimi, pewnie się dzielił. Ale to jest tak. Najgorsze jest to, że oni wszyscy nie mają pieniędzy, więc jak już jakieś tam pieniądze wpłynęły, to każdy chciał, żeby kurwa na swoją stronę gdzieś tam coś ugrać. No. Ten chciał mieć więcej, ten chciał mieć więcej. Bo gdyby oni nie mogą dojść do ładu. Gdyby się, ja już im parę razy powtarzałem, weźcie się, usiądźcie, dogadajcie, opracujcie jakiś sposób i zarabiajcie, no i wtedy będzie wam lepiej. No, ale oni tego nie mogą, bo jak ich jest trzech, to są trzy zdania. No. Niby się ułożą, niby się dogadają, za pięć minut już, kurwa, wszyscy się gniewają na siebie. Jest afera. No, ja im powtarzałem też tam różne rzeczy, żeby na początku to ja chciałem w ogóle, żeby oni sobie wzięli i poukładali wszystko w obejściu, pozałatwiali wszystkie długi i zaczęli pracować. No nie wiem, mają tego Lublina, mówię, ubezpieczę wam tego Lublina, nawet pojechaliśmy, kupiłem paliwa, odpalili tego Lublina. Ja im to miałem ubezpieczyć, zrobić przegląd techniczny, no żeby nie wiem, no i mówię, damy ogłoszenie na OLX-ie, zaczniecie tam coś zarabiać, zaczniecie coś robić. No ale skończyło się na tym, że Konon wykonał dwa podjazdy w jedną i w drugą stronę, potłukli gdzieś tam kierunkowskaz. I się skończyła cała ta sprawa. No, oni czekają cały czas na pieniądze, bo mają tych długów trochę i tych spraw, ten Konon też ciągle wszystko pisze. Pisze na tą policję. Oni chyba tam go mają serdecznie dosyć, chociaż jak tam bywałem u nich, to ciągle się tam radiolka kręci. Ciągle, czasami nawet na końcu tej ulicy stoją i nie wiem dlaczego, obserwują czy coś w tym rodzaju. Diabli wiedzą, ta policja tam też w tym Białymstoku jakaś taka dziwna jest. Nie wiem co oni tam robią. Wtedy, tak szybko przejdę do innego tematu, powiedziałem spuśćcie tego Nera, jest zima, są mrozy, kurwa niech piesek sobie pobiega. Przy okazji tam nikt nie będzie musiał was prześladować, nie będzie wchodził. No to niby spuścili. Ale zaraz podobnież przyjechała Straż Miejska, żeby zamknęli psa, bo szczeka, bo sąsiadowi się nie podoba. No ale co to podoba się czy się nie podoba, to jakby nie było domek jednorodzinny i pies powinien biegać, a nie na tej smyczy tam cholera wisieć. Nie wiem, czy on nawet tam do tej budy wchodzi w te mrozy. No ale dobra, w porządku. I teraz jest taka sprawa. Ja najbardziej co mnie boli to, że kurwa wszystkie urzędy, wszyscy urzędnicy, ludzie, z którymi tam oni się spotykają, policja, straż miejska, wszystkie te służby, to kurwa totalnie bezprawnie działają. No totalnie bezprawnie. Każdy robi co chce, kurwa. Oni sobie myślą pewnie, że mają... ciągle ich straszą choroszczą. To od tego trzeba zacząć. Wszyscy ich straszą choroszczą. Wszyscy ich straszą, że pójdą, że do szpitala, że to, że tamto, kurwa. No i tak to, oni się tego boją, ci ich straszą,
i tak to wszystko wygląda. Przecież to całe zatrzymanie tego Krzyśka, wyjęcie go z domu i zawiezienie do Choroszczy, to też jest jakaś kurwa dziwna sprawa. No i ja tam z nimi próbowałem, bo jak żeście oglądali, no przyjechał policjant, policjantka, wszystko ładnie, wszystko pięknie, oto grożenie samobójstwem, wszystko ładnie, wszystko pięknie, ale kurwa na drugi dzień przyjechali i chuj bez kwitów, wjechali na podwórko z sanitarką, zabrali kurwa Krzyśka do Choroszczy i nie wiadomo po co. Zresztą sam Krzysiek też się nie przyzna, nie wiadomo co on tam. Bardzo trudno jest z Krzyśkiem, to jest bardzo trudno cokolwiek na poważnie coś. Znaczy, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie dowiesz się niczego. On ciągle zmienia fakty, przekręca, kłamie, ukrywa to, co tego, to ukrywa. Tam żeśmy nawet wpadli na taki pomysł, ja im nie potrzebowałem, tylko oni powiedzieli, że nikt im nie pomaga. Ja mówię, słuchajcie, no to musicie ustanowić kogoś, kto będzie was reprezentował w jakichś instytucjach. Kogoś, kto kurwa zadzwoni, bo raz taka była sytuacja, że Krzyśka tam zamknęli, no i ja oczywiście nie mogłem zadzwonić, zapytać, co jest Krzyśkiem, bo jest ta ochrona danych osobowych. To jest najgorzej popierdolona ustawa, jaka może być. Bo jak nie macie, kurwa, nie jesteście bliskim członkiem rodziny i nie potraficie tego udowodnić, albo nie macie upoważnienia do tego, żeby tą osobę reprezentować, czy coś, to nikt wam, kurwa, nic nie powie. Nikt wam nic nie powie, bo ustawa o danych osobowych i koniec. No i ja mówię, no kurwa, no to możemy to spisać. Notarialnie wam spiszę, nie chcę waszych majątków, waszych tych, tylko po prostu, jeżeli kiedyś się coś z wami stanie, nie wiem, kurwa, zamkną was, bo jakiś idiota zadzwoni i powie, że kurwa, grozicie samobójstwem czy coś, no to będę mógł przynajmniej zadzwonić i zobaczyć, czy przyjechać, zapytać się, co się dzieje, jakoś wam pomóc, czy coś w tym rodzaju. No, tak, tak, wszystko ładnie, wszystko pięknie, tak, dobrze będzie, tak, tak zrobimy. No ale przyjechałem właśnie wtedy i mówię, panowie, ale się kurwa zastanówcie, bo to nie ma tak, że dzisiaj podpisujemy, jutro już jest dym i tak dalej. I zrezygnowałem z tego, dlatego że oni nie byli przekonani, zresztą zmieniają zdanie co chwilę, a ja sobie pomyślałem, a po co ja się mam w to pchać? Później Krzysiek będzie opowiadał, że ja mu chcę majątek zabrać, że dom, że to, że tamto, że jakieś tam inne rzeczy, bo tam to, co piszą tam kurwa w komentarzach, to mnie nie obchodzi. No i tak jakoś tak sprawa upadła i bardzo źle, dlatego że oni jak jakiegokolwiek opiekuna prawnego, to nie chodzi już o to, żeby ktoś tam po nich majątki brał czy cokolwiek, bo tam żadnych majątków nie ma, tylko chodzi o kogoś, kto mógłby się nimi zająć. No urzędy ich robią w chuja totalnie. No urzędy ich w chuja robią totalnie. Policja ich ignoruje. Straż Miejska to wiadomo, o co chodzi. I tu chodzi, tak o to mi chodziło, żeby ich w jakiś sposób tam, nie wiem, pokierować, kurwa, coś im podpowiedzieć. Ale później stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo i tak się nie da pokierować, i tak się nie da, bo oni i tak swoje zrobią. Uzgodnisz jakąś z nimi wersję. Tyle, co zdążysz odjechać, mija tam pół godziny, już jest całkiem co innego, już jest całkiem inna sprawa. Mówię, trzymajcie się kurwa z tym Meksykiem, ja jak już tego Meksyko ma te możliwości z tymi lajtami, z tym wszystkim, robilibyście sobie te lajty, jakoś zarabiali, no może by tam ktoś dopilnował, żeby wam tego kanału nie banowali, bo ciągle ten major musi zakładać te nowe kanały, bo kurwa ciągle ktoś im tam zgłasza jakieś prawa autorskie, chuj wie co. Ja w ogóle nawet nie wiem, na czym ta rzecz kurwa polega, ale dla mnie to jest taka sytuacja, jest kurwa nienormalna. Jeżeli ktoś coś kurwa robi, a kilku kurwa zazdrosnych pedałów jebanych dupę im kurwa pęka z tego tytułu i gdzieś tam coś zgłaszają, to kurwa, no to trzeba być uzasadnić to w jakiś sposób. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten YouTube to wszystko rozpierdala, ale no ale niech będzie. Tam zresztą te streamy się kurwa niedługo skończą, bo pewnie kurwa ktoś tam zaraz jakąś ustawę da i chuj to wszystko strzeli. Najwięcej na tym to zarobi YouTube, a nie ludzie. No ale to parto licho. No i od tego, i później, i to jest właśnie taka sytuacja też, i przechodzimy do tej sytuacji.
kurwa, ja wiem, no wszyscy oglądacie, ja oglądam, mam z tego bekę, czasami się wkurwię, ale lubię sobie, kurwa, włączyć, jak mam chwilę czasu, kurwa, obejrzeć Konona, obejrzeć Majora, bo... No bo kurwa, bo to jest takie wesołe, no kurwa, zamiast jakiegoś tam Magikala czy jakiegoś Rafatusa, no to od czasu do czasu można sobie to włączyć. Kurwa, jak nie chcę, to nie oglądam, ale nie kurwa, bo pedały muszą włączyć jebane, kurwa, obejrzą, najebią komentarzy, a później kurwa banują, zgłaszają kurwa i tak dalej, wielce kurwa obrażeni. To jest najbardziej wkurwiające, bo no na chuj oglądasz, ci się nie podoba, to nie oglądaj. Chcesz dzwonić, dzwonia. Ja kurwa sam udostępniałem te numery ich, te, które im dałem, udostępniałem na live i tak dalej, dlatego żeby kurwa ludzie dzwonili, żeby z nimi rozmawiali, no oni tego potrzebują, cieszą się z tego, a nie kurwa dzwonić i kręcić jakieś afery, takie żarciki kurwa na poziomie podstawówki, no na chuj to komuś potrzebne kurwa, no. Ja wiem, że kurwa połowa tych widzów to jebane szczochy kurwa, które nie odrobiły lekcji kurwa, których kurwa rodzice leją po dupskach, taka kurwa tam jakaś hołota jebana, no to ja wiem, że połowa z tego to kurwa szczyle. No, ale no to jestem, potrafię zrozumieć, bo to kurwa mózgu nie ma, no. Ale nie potrafię zrozumieć kurwa kogoś, tak jak ten kurwa całe te szoty. Kurwa nagrywa ich w pizdziec i później kurwa montuje to kurwa wielki bohater, rząd tu kurwa wywiady przeprowadza. Jak ci nie poszło, nie pychnęło kurwa w jakiejś szkole, nie wzięli cię kurwa, nie wiem, do agentury, nie dostałeś się na wydział reżyserii kurwa, w radiu cię też nie chcą, to się kurwa, nie wiem, zamul, wpizduj, idź na budowę, układaj cegły, a ty się kurwa jakoś dziwnie spełniasz, przypierdalasz tym kurwa chorym ludziom, podpuszczasz ich kurwa, no, ja rozumiem, można ich podpuszczać, robić sobie inne rzeczy, ale nie w ten sposób, ty robisz to w taki kurwa ubecki sposób, taki mały ubeczek kurwa, który wypuścić kogoś kurwa, zebrać informacje, ujebać go później, no taki kurwa jesteś i dlatego powiedziałem, że ci tego kurwa nie odpuszczę, mam wszystkie nagrania tych rozmów jak rozmawiałeś z nimi, bo ja założyłem Majorowi na telefon automatyczną sekretarkę po tym wszystkim, jak kurwa zaczął dostawać te takie nawet telefony kurwa z pogróżkami. To ja mu założyłem automatyczną sekretarkę. Mam zgranych kurwa kilkadziesiąt rozmów. To by wam łeb pierdolnął. Jak ludzie potrafią kurwa dzwonić z jakimi rzeczami i co mówić. No kurwa mnie się to we łbie nie mieści. Jak można takie coś wymyśleć, no. A ty kurwa chciałeś z nimi robić lajty, ten całe te, chciałeś kurwa sobie telewizję zrobić, chciałeś jakieś pieniądze zarabiać, oni cię odpalili, bo cię mają koło chuja i teraz się kurwa mścisz. Mścisz się kurwa, wrzucasz na ten swój kanałek jakieś niedojebane kurwa wywiady, chuj ci w dupę, nagrywaj sobie tak dalej. Zobaczysz, że karma kiedyś do ciebie wróci i ktoś ciebie kurwa nagra i będzie ci miękko kurwa. Tak, chuja, nie znasz życia, jesteś kurwa takim, kurwa, siedzisz pewnie w domu, wszyscy cię tam kurwa olewają, a ty siedzisz kurwa w domu i nagrywasz ludzi. Ciekawe, może jakieś małe dziewczynki nagrywasz albo chłopców, kurwa, wiadomo, kurwa, weźmie sobie książkę i dzwonisz, chuj. I to mnie najbardziej wkurwia, takie telefony. Ja rozumiem telefony, jak tam kurwa, można ich podpuścić, wywołać jakiś temat, wywołać jakąś awanturkę. To wszystko rozumiem. Ale mówię wam, kurwa, to co odsłuchałem z ich sekretarki, z Majora sekretarki, to się kurwa we łbie nie mieści. Jak można takie rzeczy wymyślać, kurwa? No ale mam numery tych telefonów, kurwa, mam billingi zrobione i będę miał kiedyś czas i się wkurwię, to nie jeden tam, kurwa, zdrowo będzie miał namieszane, kurwa, debile. No i to na tyle na razie. No tam kurczę, nie wiem, bo ja tam wrzucam ten link, nie wiem czy to nagrywać. Tu chodzi o to. Chodzi o to, żeby poznać tych ludzi, kurwa. W gruncie rzeczy są bardzo dobrzy ludzie, kurwa. Krzysiek jak Krzysiek, no nastawiony na pieniądze. On jak widzi pieniądze, to duszę by oddał. Wszystko by zrobił, no za 20-30 zł wszystko by zrobił. Wcale mu się nie dziwię, no bo kurwa nie ma innego wyjścia. Major całkiem inna sprawa. Z Majorem to tak się prawie zaprzyjaźniłem, to bardzo dobry człowiek jest, kurwa, i bardzo inteligentny. Nie myślcie sobie, że Major jest głupi. Major jest bardzo inteligentnym człowiekiem i bardzo dobrze myślącym, kurwa. Przeżył bardzo dużo. Pewnie nie jeden
z tych, którzy tam kurwa tak kozaczą w internecie, już dawno by kurwa się targnął na linkę, a major kurwa funkcjonuje i daje sobie zupełnie dobrze radę. Dlatego mówię, jeżeli chcecie kurwa dalej oglądać szkolną, jeżeli chcecie kurwa z nimi mieć beki i różnego rodzaju dziwne sprawy, to trzeba się kurwa troszkę opanować. Nie wolno ich niszczyć. Dajcie mu kurwa, dajcie im nagrywać, dajcie im zarabiać te pieniądze, bo nie mają możliwości zarabiać. No nie mają. A jak nie wierzycie, to jedźcie kurwa do Białegostoku, poznajcie tych ludzi i jedźcie, zobaczcie, jaki tam jest rynek pracy. Tylko kurwa musicie wziąć pod uwagę jedno. Zobaczcie, czym ci ludzie dysponują, jacy są i gdzie mogą pracować, kurwa. No ja wiem, że mogą w ochronie, gdzieś tam, kurwa. No jakby chcieli, to pewnie by to zrobili, no. No ale widocznie nie chcą, mają taki sposób na życie, niech to robią, niech kombinują i już, no. Tylko kurwa, trzeba im dać spokój, no, dać im spokój, przestać ich dojeżdżać, no, to jest już kurwa dojeżdżanie i nękanie, to co niektórzy z was kurwa robią, to jest dojeżdżanie i nękanie, no. I za to jest artykuł, to nawet nie ma chuja i nie pierdolcie w komentarzach, że wolno kogoś cytować, że wolno kogoś nagrywać. Kurwa, nie wolno nikogo nagrywać, a tym bardziej publikować bez jego zgody. Bez jego zgody. To też jest kurwa w jakich warunkach. No facet się kurwa podszywa pod jakieś tam różne osoby, kurwa nagrywa, nie mówi, że nagrywa. Publikuje to i czerpie z tego korzyści. Ja wiem, że cię kurwa olali, chciałeś z nimi zarabiać pieniądze, kurwa kombinowałeś, kurwa, jakby tu kurwa się tam do nich dostać i tak dalej, ale że cię olali, to teraz daj sobie kurwa chłopie spokój, bądź normalny, a nie jak baba się zachowujesz, kurwa. Latasz kurwa z telefonem i wszystko nagrywasz. No i tyle, tak mnie wkurwił. A co do Meksyku, to Meksyko też poznałem, Jarka poznałem, Krótko, dwa czy trzy razy się z nim widziałem i też mogę cokolwiek o nim powiedzieć, ale tak jak mówię, wszystkim tam decydują pieniądze. Ci ludzie byliby całkowicie inni, gdyby powiedzmy mieli tam jakoś zapewniony ten byt i tak dalej. No ale nie mają tego zapewnionego, walczą, wyrywają sobie z rąk do rąk pieniądze i tam niejednokrotnie to jest też tak, że to są ludzie, którzy no nie bardzo mogą sobie poradzić z tymi urzędami. Jak sami wiecie, kurwa, urzędnicy to są cwane wygi i tylko kurwa czekają, żeby mieć jakiegoś miękkiego petenta, żeby go w chuja zrobić i na tej zasadzie. I tak działa większość urzędów w Polsce, kurwa. No, totalna kurwa olewka, zbywanie i tak dalej. No a jeszcze jak widzą Krzyśka i Majora, którzy tam kurwa no nie łapią tak szybko, jak powinni łapać, to ich mają koło chuja, no koło chuja ich mają, no przyjeżdżają na podwórko, zabierają ich kurwa do szpitala, za te wizyty oni kurwa wystawiają rachunki, później ich odwożą kurwa do domu karetkami, za to oczywiście też wystawiają rachunki, no najłatwiej jest Majora złapać kurwa po pijaku, wyjebać go gdzieś tam na izbę czy gdzieś, wyjebać mu 300 zł, To sami wiecie, kurwa. Sami wiecie, tu się liczą, kurwa, jak to się mówi, interwencje. No nieważne, kogo złapią. Ważne, żeby kogoś ukarać. No i na tej zasadzie robią. I zawsze mnie zastanawia, czemu, kurwa, ten radiowóz, tam ta radiolka tak często stoi koło tej szkolnej i chuj, stoją na końcu ulicy, jakaś obserwacja jest prowadzona. Nie wiem, o co tam chodzi. No, że oni sobie, kurczę, za punkt honoru przyjęli, że będą tam. A jak coś im się stanie tym chłopakom, to kurwa przyjadą, niejednokrotnie spiszą albo nie spiszą. Wcale się nie dziwię, bo ten Kononowicz, Krzysiek, dzwoni do nich, pisze takie pierdoły. I ja mu mówiłem nieraz, mówię, Krzysiek, nie pisz tego, nie nadużywaj, nie wkurwiaj tych ludzi, bo oni tam mają w chuj roboty. Po co to jeszcze piszesz? I na mnie też kurwa zadzwonił i też mnie sprawdzał, nagadał, no tak, nic się nie zrobi, no. Tak, takie to życie, dlatego mówię, że nie wiem, jeszcze nagram parę tych rzeczy tam jeszcze może z Meksyko, o co tam chodzi z tym Meksyko, a tak nagram, żeby to było dla potomnych. Poznałem ich, mniej więcej wiem, o co chodzi, mniej więcej wiem, jak to powinno wszystko wyglądać, więc to nagram i niech to tak zostanie. Komu się podoba, to niech się podoba, a komu się nie podoba, to pewnie się też nie będzie podobać. Tylko mówię,
tym ludziom, którzy tak bardzo się do nich przypierdalają, odpierdolcie się od nich, kurwa, nie wiem, znajdźcie sobie kogoś w rodzinie, ciotkę, wuja, dopierdalajcie tam, będzie wam to sprawiać przyjemność, to dopierdalajcie swoim bliskim. A odpierdolcie się od chłopaków, kurwa, bo no bo co oni wam zrobią? Zresztą większość z tych ludzi, którzy się przypierdalają, to są kozaki anonimowi, kurwa, tacy wielcy. Powiecie, że ja też jestem anonimowy. No do czasu jestem anonimowy, bo coraz bardziej wam tutaj już to wszystko powykładam. Zresztą nie muszę się tutaj odkrywać, nie muszę pokazywać co i jak, ale staram się. Z każdym mogę wyjść w oczy i mu to powiedzieć, z każdym mogę się spotkać, to żaden problem. Tylko że najpierw trzeba poznać sytuację na miejscu. Chcesz mu dopierdalać jednemu z drugim? Jedź do Białegostoku, poznaj ich, zobacz jak żyją, co robią. Przesiedź z nimi jeden dzień, nie wiem, pomóż im, przespaceruj się z nimi, pochódź po Białymstoku. Major bardzo ładnie oprowadza po Białymstoku. Bardzo dobrze się zachowuje, można z nim cały dzień spędzić i jest całkiem inny, powiem wam, jest całkiem inny jak na nagraniach na YouTubie. Całkiem inny facet, no byście się tego nie spodziewali. I tak to wygląda. Dobra, następnym razem coś jeszcze nagram. No właśnie wróciłem do domu. Miałem czas przeczytać wasze komentarze pod tymi filmikami. Słuchajcie. Na pewno bym tego nie nagrywał, żeby kogoś okłamać, zrobić tanią sensację, czy nabić sobie jakieś tam popularność, chociaż tam co to za popularność. Internet to jest najgorsze zło, jakie może być. Ja im to tłumaczyłem, żeby uważali, bo się spotkają z tymi rzeczami. I teraz taka sytuacja jest tak, że rzeczywiście coraz trudniej mi przychodzi, żeby tam do nich pojechać, dlatego że w tej chwili oni tam mają za wodę do zapłacenia 2000 zł. Ja im pomogę to zapłacić. Nie wiem, skąd oni tyle tych wody wylali. Nie mają już teraz węgla. Też będzie trzeba im coś tam jeszcze kupić. Tylko właśnie, to jest taka pętla, że są ludzie, którzy na przykład tak jak ja. Ja jestem tego typu człowiek, że w życiu przeżyłem bardzo dużo i jak widzę tych ludzi, a mogę coś dla nich zrobić, to nie ma nawet słowa, nawet sekundy, żeby tego nie zrobić. A z drugiej strony widzę, że czym więcej ja im tam chcę pomóc, tym bardziej oni siedzą na dupach i mają to wszystko koło dupy, no bo przyjedzie Paweł z Warszawy, da pieniądze, coś tam przywiezie i tak dalej. I tu jest ta pętla, tu jest ten problem. I tak jak tam napisałem w komentarzu, że uzgadniam z nimi pewne sprawy, z nim, z majorem, z Krzyśkiem, z majorem uzgadniam pewne sprawy i mówię, panowie, musimy robić tak, 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 tak. Internet kiedyś się skończy, nie jest wieczny, musicie jakoś się ustawić i tak dalej. Całe to podpisywanie u notariusza wyglądało w bardzo kiepski sposób, dlatego że ja nie mam zamiaru przejmować żadnych jego dóbr, ani żadnych jego domów i tak dalej, bo jak sami wiecie, nawet gdyby do tego doszło, to by był jeszcze większy problem, jak to wszystko jest warte, bo to tam dużo nie jest warte, a zresztą nie o to mi chodzi. I chodziło mi tylko o to, że jeżeli cokolwiek się tym ludziom stanie, że jeżeli powiedzmy majora czy Krzyśka zamkną w tej Choroszczy, a będą go zamykać, zobaczycie, że na pewno go zamkną, bo tam się z tym nie liczą, po prostu go zamkną. To chciałem być spokojny, chciałem im pomóc, żeby dowiedzieć się, co się z nimi dzieje, w jakiej sytuacji się teraz znajdują, bo jak sami wiecie, nikt wam tego nie powie. Nikt wam tego nie powie, bo ochrona danych osobowych i koniec. Ja uratowałem życie motocykliście, który miał wypadek, dusił się w kasku. Tam przystąpiłem, jakoś tam coś tam zrobiłem, odpiąłem ten kask, wyjąłem mu język chusteczką. Facet został zabrany do szpitala i wiecie co? I jak pojechałem do tego szpitala, żeby się dowiedzieć, czy żyje, czy jest wszystko ok, no to pani mi powiedziała, że jest ochrona danych osobowych i ona mi nie udzieli takiej informacji. I to jest ten paradoks taki. Dlatego
bardzo mi ich żal, bo ten cały najazd i zamykanie go, tego Krzyśka, to było bezprawie, rozumiecie? Oni, żeby mieć święty z nimi spokój, no to ich po prostu zabierają. Straż Miejska zabiera tego, a Konona zabierają do szpitala i tak dalej. Ja w późniejszych filmikach wam powiem, bo ja też go zawoziłem, Konona, do Choroszczy na takie badania, sąd zlecił badania i też go tam zawoziłem razem z majorem. Z majorem żeśmy tam spędzili prawie cały dzień. On mi tam dużo opowiadał. I tylko o to mi chodziło. No ale Kononowicz ma tam jakiegoś adwokata, on wyzwania do tego adwokata, ten adwokat jest jakiś z dupy wzięty. Nie wiadomo, co on tam też mu jakieś porady daje. Ja się obawiam, że tam Kononowicz już ten dom ma przepisany pewnie nie raz, ale to jest jego problem. No i Kononowicz przed podpisywaniem tego niby takiego, to nie było o ubezwłasnowolnieniu, ale to było o pełnomocnictwa tak zwanego, które zobowiązywało tylko do czynności prawno-cywilnych, nie związanych w ogóle z majątkiem, bo tam było, ja to, jak to się mówi, wypunktowałem, do jakich czynności. Zresztą mocodawca w każdej chwili może cofnąć pełnomocnictwo i tak dalej. I tam było zawarte też taki podpunkt, że mocodawca jest świadomy i zdrowy psychicznie, bo to jest ważne, że mocodawca musi być świadomy tego, co robi, i zdrowy psychicznie. A że ja wyraziłem chęć, żeby to było przed notariuszem, bo nie chciałem podpisywać w domu żadnych tam pełnomocnictw, chociaż mogłem. Notariusz mógł też poświadczyć podpisy, ale ja chciałem pełnomocnictwo notarialne, żeby notariusz wyłuszczył Kononowiczowi, na czym to polega, i żeby notariusz też wiedział, jakie ja mam intencje. No, on zwątpił. Przed wejściem do tego, chciał bardzo chętnie do tego notariusza, ale zwątpił i powiedział, ja powiedziałem, że nie, Krzysiek, jeżeli wątpisz w to wszystko, jeżeli mi nie ufasz, nie wierzysz, nie podpisujemy. Zero podpisywania. I zabrałem się, poszedłem stamtąd. Razem z nim poszliśmy tam zjeść obiad i tak dalej. Nie było mowy w ogóle o tym już później. No i później, jak znowu zaczęli Kononowiczowi dokuczać i tak dalej, jak ten major tam wyjeżdżał na jeden dzień, to Kononowicz wyzwaniał do mnie, żebym przyjeżdżał, tam nawet na filmie jest, że przyjedź, Paweł, wszystko ci podpiszę i tak dalej. Ale ja już nie chcę w ogóle wchodzić w układy z Krzyśkiem, dlatego że Krzysiek jest niewdzięczny, ja mu to powiedziałem przez telefon. Powiedziałem mu, że jesteś niewdzięcznikiem, nie potrafisz docenić ludzi, którzy ci pomagają. W każdej chwili zmieniasz zdanie. On sprawdzał mnie, sprawdzał mojego syna, jakieś dziwne tam robił telefony na policję, ale to mniejsza o to. I dlatego już taki pomysł tego odpadł. Został pomysł tylko taki, żeby znalazł się ktoś, kto mógłby ich tam poprowadzić i po prostu, no nie wiem, pomóc im na miejscu, żeby powiedział, słuchaj, ty zrób to, zrób tamto, tak jak tam żeście pisali, że nie potrzeba pieniędzy, żeby zrobić porządek na podwórko, ale oni obydwaj za porządek się nie wezmą, dlatego że Krzysiek, po pierwsze, nie ma siły, on się szybko męczy, on ma cholerną nadwagę i niedługo pewnie będzie miał kłopoty ze zdrowiem. Ma zapał do pracy na zasadzie takiej, że no, jak z małym dzieckiem. Jak stoisz, chwalisz i robisz obok niego, to on też będzie robił. Będzie cię obserwował, będzie robił, będzie zadowolony i tak dalej. Ale jeżeli nie ma nikogo, to on nie ma samozapału. On tam nie będzie nic robił. Major nic nie będzie robił, bo on ciągle mówi, że to nie jest wszystko jego i że on w każdej chwili może odejść i on tam się nie będzie, jak to się mówi, używał do tego, żeby coś tam zrobić. No i jest taki pad. I obaj sobie siedzą. Oni byli źli wtedy, że ten Meksykano tam nagrał te ich zapasy i tak dalej. Ja nie będę mówił o tym, co tam w tym domu jest, bo też nie jest, to nie jest mój problem, ale powiem wam, że w tym domu jest wszystko. Ja jak pierwszy raz go odwiedziłem, zobaczyłem farelkę, że stoi farelka i dogrzewają się farelką.
Ja im powiedziałem, że z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest duża strata energii, a drugi powód jest taki, że się spalicie. Farelki się szybko palą i uśniecie, farelka spadnie czy zapali się i się zaczadziejecie i po prostu spalicie się. Także mówię, że to też tak nie może być. Oni tej farelki później nie używali. No. Ale to jest tak, jak jest i tego. Nefcio był, ja przyjechałem akurat, nie wiem, coś tam im przywiozłem. Nefcio był, miły chłopak z kolegą, porozmawialiśmy, pogadaliśmy. On tam porobił zdjęcia, porobił sobie jakieś filmy, opowiadania i tak dalej. No ja ich jeszcze podrzuciłem na autobus, bo tam do przystanku mieli daleko, więc nie wiem, co tam Nefcio mówi na mój temat, ani co Nefcio chciał powiedzieć, ale na pewno nie wiedział o tym wszystkim. O tym wszystkim. No wciągnął ich może w tego Facebooka niepotrzebnie, dlatego że nie wiem, ktoś ich wciąga w tego Facebooka. Facebook jest dla mnie takim komunikatorem bardzo złym. Ja mówię, że to jest żydowski. Mam jakieś tam fikcyjne konto na Facebooku, ale nie dlatego, żeby tam zostawiać informacje, ale dlatego, żeby czasami zobaczyć, kto kim jest. No i z tego, co ja widzę, to większość ludzi tych wszystkich grup na Facebooku, które powiedzmy są zakononowiczem, to oni robią bardzo złą robotę i oni tam przyjeżdżają do nich. Pewnego dnia nawet było tak, że ja od nich wychodziłem, to był już zmrok, a pod płotem stało trzech młodych ludzi. Przywitaliśmy się, wszystko bardzo dobrze, bardzo fajnie. Faceci wyglądali na normalnych gości. Nawet to było już ciemno, mówię, no Krzysiu, no jak chcesz, to ich wpuść do domu. No, widzę, że normalni goście są, ale mówię, nie przychodźcie więcej, jak jest ciemno, bo to jest obcy dom i tak dalej. No i wyglądali bardzo miło. Okazało się, że tam dawali im ten alkohol, nagrywali sobie tam jakiegoś lajta z nimi. No i później, no to chyba był ten Lech Mateusz, który właśnie im to wszystko blokował, prawa autorskie. Tam pewnie Kononowicz coś podpisywał, bo prawdopodobnie jakieś tam Kononowicz podpisywał z nim umowy czy coś w tym rodzaju. Kononowiczowi jak się da 20 zł, to on wszystko podpisze i chodzi o to, że no chłopaki wyglądali w porządku, a narobili takiego gnoju, że po prostu tylko dać po mordach i tyle. No. I powiem wam, że tak, no 30% odwiedzających ich tam ludzi to są ludzie w porządku, no, którzy przyjeżdżają, chcą ich zobaczyć, chcą z nimi porozmawiać, zostawiają im zakupy, jakieś tam małe pieniądze. Większość jest taka, że przyjeżdża, żeby coś ugrać, no, coś zrobić. Nie wiem, po co w ogóle oni tam przyjeżdżają. No i to tak wygląda. To tutaj nic nie wchodzi w grę, żadne majątki. No ale dobra, w porządku. Jeszcze dalej, o czym tam żeście pisali. Ja później nagram jeszcze materiały. Mam nagrania, mam ponad... Dlatego, że nagrywałem każdą rozmowę Kononowicza i Majora ze mną. Nagrywał Major wszystkie rozmowy. Tylko dlatego nagrywał, że ja i Major, tylko dlatego, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. I wiecie, że za każdym, teraz już Major do mnie nie dzwoni, nie wiem dlaczego, nie dzwoni. Krzysiek też nie dzwoni, nie wiem, co się stało, bo ja muszę do nich zadzwonić i zapytać, o co tu chodzi, ale prawdopodobnie chodzi o to, ja im postawiłem twarde warunki, że nie będę ich finansował, dopóki oni się nie ogarną. Dopóki nie zrozumieją jednego, że trzeba się wziąć za pracę i trzeba coś zrobić ze sobą. No, teraz idzie wiosna, ja im mówię, idzie wiosna, robimy porządki, robimy całkiem inną rzecz. Internet to poboczna sprawa, ale cóż z tego, jak tam wydzwaniają do nich ludzie, jak całe te, mam do niego straszny żal, dlatego że on wydzwania i obiecuje mu, że będzie nagrywał do nawigacji głosy, że będzie w jakimś ubezpieczeniu brał udział i tak dalej. I ten Major w to wszystko wierzy i on
on nie chce się wziąć do roboty, bo jemu ci ludzie tam obiecują, że tam ktoś z Anglii przyjedzie, mu paczkę wyśle, że ktoś mu tam plazmę wyśle, telewizor. I to jest najbardziej wkurwiające w tym wszystkim, że tacy ludzie, kurwa, mają z tego radość jakąś, no. Że dokuczą biednym, chorym ludziom, którzy powinni się puknąć w te łby i powiedzieć, no nie, no, tak jest nieładnie, to jest brzydko, kurwa, no. Ja tam jeżdżę i ja jeszcze od nich nawet nie pomyślałem o tym, że ja mógłbym mieć coś w zamian za to. Major sam mi chciał działkę oddać, bo tam ma jakąś działkę, kawałek działki po rodzinie i on mówi, że on tą działkę i tak sprzeda, bo jemu są potrzebne pieniądze, a ta działka jest taka mała, że praktycznie nic by tam z tą działką nie zrobił i chciał mnie sprzedać. Ja powiedziałem, że ja nie chcę jego działki, nie chcę kupować z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to jest nie fair kupować od takiego człowieka, a drugi powód jest taki, że więcej by było z tego tytułu kłopotów jak jakieś tam korzyści. O, tu jest problem. Więc ci ludzie, którzy ich tam podpuszczają i bo to może niektórym ludziom się wydaje, że to są żarty, to nie są żarty. Ci chłopaki wierzą we wszystko, co im się powie. Oni są później strasznie zawiedzeni. Ta cała Natalia, która z tym Pawłem tam przyjeżdżała, która szeptała majorowi czułe słóweczka i tak dalej, robiła mu jakieś nadzieje, ona też wyczuła sprawę, że może zarobić parę groszy. To później wam nagram dokładniejsze sprawy z tą Natalią. Później ta Iza, Marta czy jakaś inna, która na chama chciała z nimi nagrać rozmowy, dopiero po rozmowie ze mną telefonicznej w sposób chamski i arogancki przestała ze mną rozmawiać i zabrała im wszystko to, co przyniosła i się ewakuowała. Później kolejna pani z Łomży, którego notabene później przywoziłem z tej Łomży, a okazało się, że ona jest tam gdzieś jakąś spokrewnioną z tym Pawłem i z tą Natalią. Także wokół nich, tych biednych ludzi, kręcą się cwaniacy, którzy kurde gdzieś tam chcą coś ugrać, coś chcą zabrać. Ja najbardziej boję się tego, bo nie wiem, ja zawsze widzę w tym wszystkim takie podwójne dno, boję się tego, że kiedyś to się źle skończy, że no, wszyscy się z tego śmieją, jest wszystko wesoło i tak dalej, ale ci ludzie kiedyś się wypalą i zrobią coś głupiego, no zrobią coś głupiego. Major to jest w porządku człowiek, ale on ma coraz częstsze takie wybuchy nerwów i tak dalej. I teraz po tym, jak oni się obydwaj do mnie nie odzywają, ja nie wiem, co się tam stało. Ja dzisiaj jeszcze do nich zadzwonię i zapytam się, co się stało, dlaczego oni się do mnie nie odzywają. Bo może się coś stało. Widzę dzisiaj, że coś tam major z niemieckim nagrywał. O niemieckim nie mogę powiedzieć dużo, dlatego że nie znam człowieka. Natomiast znam jego styl pracy. To jest taki styl, no przychodzi do nich, nagrywa, jak sami widzicie, bardzo dużo podpowiada i politykuje. On chciałby ich wkręcić w politykę, w jakieś takie, jak to się mówi, komentarze dnia codziennego, polityczne, co się stało w Polsce i tak dalej. Ale ja im mówiłem, żeby tego unikali, dlatego że to jest takie śliskie tematy i już. No, chodzi tu o to, że najlepszym rozwiązaniem byłby człowiek, który tam ich filmuje na zasadzie takiej, że nie narzuca im, co mają robić, że próbuje im pokazać, że ten świat nie polega tylko na tym, żeby siedzieć i zarabiać przy internecie, tylko że słuchajcie, no coś tam trzeba zrobić, ja was tu przyfilmuję, ludzie chcą to zobaczyć, jak wam się tu żyje, co robicie i tak dalej. I wtedy można coś tam pomyśleć, nie wiem, o reklamach, o tym, o tamtym, no tam odsłon mają dużo i wtedy można coś pomyśleć, ale nie ma na razie takiego kogoś. Jest tam młody chłopak, który robi te lajty z nimi. Rozmawiałem z nim, wygląda po rozmowie, jest to w porządku chyba gościu, no ale ma problemy z tego tytułu, że prawdopodobnie go ktoś tam zastrasza. On jest miejscowy, on tam przyjeżdża samochodem, więc się boi chyba
że ktoś mu zniszczy ten samochód, albo ktoś go po prostu zbije, no bo już do tego stopnia tam dochodzi, że to jest taka walka o kasę, a ci ludzie biedni się boją, po prostu się boją, no to taka jest okolica i tam się wymierza sprawiedliwość natychmiast, no. Tam ktoś w komentarzach zauważył, że dlatego policja stoi, bo są tam takie dymy. No więc wiadomo, że się ludzie boją. Tam później jeszcze nagram wam o Meksyku, bo z nim rozmawiałem. I tak praktycznie to wszystko zaczyna się tak rozsypywać. Ja pewnie, jak tego się nie poskleja, to pewnie sobie jakoś tam odpuszczę, no ale jak będę widział, że marzną, jak będę widział, że nie mają co włożyć do garczka, no to pewnie pojadę i znów tam coś zostawię, no bo nie ma innego wyjścia. Taki jestem i nic na to nie poradzę. No. Wiem, jak to smakuje, dlatego tak próbuję. A dojeżdżam kawałek drogi. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że major to docenia i widzi i jest z tego zadowolony, ale ulega presji tym telefonom i traktuje mnie w taki sposób, że no słuchaj, ale ty tam nam tu każesz pracować, a tu zobacz, za chwilę ja będę tutaj udzielał głosu do nawigacji i tak dalej. Za chwilę tu przyjedzie jakaś piękna blondynka, która mnie tam weźmie do pracy, o, i już to się rozmywa. A Krzysiek na bezczelnego po prostu dzwoni i mówi, że przyjedź, bo nie mamy pieniędzy, albo przyjedź, bo trzeba płacić wodę, przyjedź, bo trzeba zrobić to, przyjedź, bo trzeba zrobić tamto. I on taki jest, no. Mam te nagrania. Nagrań nie będę udostępniał, ale kurde blade. Powiem wam jeszcze raz. Jak ten całe to wszystko słucha i ogląda. Człowieku, odbij. Nie rób tego. Kurwa, zrób coś dla nich. Nie dla siebie, kurwa. Już jeżeli dalej będziesz to robił, no to jesteś skurwysynem. Ja już ci zwracałem nieraz uwagę. Jesteś skurwysynem. Jeżeli cokolwiek się tam u nich stanie, to ja ci tego, kurwa, nie odpuszczę. Dlatego, że nie lubię skurwysyństwa. Nie lubię skurwysyństwa. Mam nagrane rozmowy twoje z nimi. Mam nagrane inne rozmowy. I w życiu bym tego nie udostępnił. Ale mam nagrane rozmowy twoje z nimi i wiem o tym, kurwa, że chciałeś od nich wyciągnąć kasę, a teraz uchodzisz, content. Wiesz, jaki był twój content? To o tym piszesz, o tym kontencie. Twój content to było zarobienie kasy na tych ludziach. I ten content, kurwa, pierdolnął i teraz się mścisz, kurwa. Nakręcasz, podpuszczasz i podajesz się, podszywasz się pod różne osoby, obiecujesz im pracę. Jesteś chuj. Chuj, jeszcze raz chuj. I powiem ci tak, obyś nie wpadł w moje ręce, bo obiłbym ci, kurwa, ryja bez żadnego zastanowienia. To takie moje przemyślenia. A poza tym to, no, trzeba im pomagać na tej zasadzie, że trzeba do nich dzwonić. Trzeba do nich dzwonić. Trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba ich motywować. Oni lubią to bardzo. I od czasu do czasu skrzyczeć, no pewnie, że tak. A no nie pozbędziemy się złych komentarzy. No ludzie piszą, no, że ja chcę chałupę przejąć, że to, że tamto, że sramto, że żonę im podstawiam. Nie dziwię się, no bo każdego punkt widzenia zależy od jego inteligencji, od jego mózgu, od tego, co czyta, co ogląda i tak dalej. No i to, no, jakby wszyscy byli tacy sami, to by było nudno. Więc na razie wszystko. Jutro coś tam postaram się nagrać. Zadzwonię jeszcze dzisiaj do nich, czy odbiorą. Oni się wcześniej kładą spać, więc o 21 to oni śpią. Ale zadzwonię, zobaczę, co się dzieje, bo widzę filmiki, niemiecki tam coś nagrywał. Robi z nich takie małpeczki, z tego Konona. Tam mu scenariusze pisze. No ale to jest lepsze, jak to wkręcanie ich w te brudne rzeczy. To jest lepsze. Ja się tylko obawiam, że oni wreszcie się tak wkręcą, że zamkną ich obydwóch w tej choroszczy. Jedni będą się z tego cieszyć, inni się będą smucić, a oni tam po prostu zginą. Jakiś cwaniaczek, urzędnik przepisze tą chałupę, przepisze to wszystko i Kononowicz się rozpłynie z majorem jak mgła o świcie i koniec. I tak się to skończy, bo
bo na razie to do tego zmierza. No, także jutro coś powiem jeszcze, na razie.